Dory mary. Odkażanie. Halucynacja. Ja bym poprosiła. Nie masz szans. Detekcja. Hemoglobina. Zabawa. Nawet nie próbuję. Dwutlenek węgla. Taka sytuacja. Siemanejro, tu wasz wujek Dolar w szóstym już odcinku Uncle Dollar Show. Serdecznie wam wszystkim dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. Bardzo się cieszę, że tak fajny odzew jest na nasz nowy program. I cóż, zaczynamy kolejną bitwę o szeleszczące 400, które jak zwykle u wujka Dolara ktoś dzisiaj wyhaczy. Przedstawiam wam teraz naszych dzisiejszych wspaniałych graczy, którymi są Hubert, Dawid i Patrycja. Witam was serdecznie. Siemanko. I zaczynamy za chwilę grę. Przypomnę jeszcze, że wraz z mamą na obrotach, Nowatorem i Michałem z kanałów TV Gry i TV Filmy otworzyliśmy fajną akcję charytatywną. Ja już wpłaciłem 5700 PLN-ów na konto fundacji. Jak to się stało, zobacz w odcinku specjalnym. I jeśli wy, widzowie, z linku pod filmem zbierzecie 100 tysięcy złotych do końca pierwszego sezonu teleturnieju, to ja drugi raz wpłacę 5700 na konto fundacji. Wpłacić możesz choćby dolara, a jeśli nie możesz, to udostępnij ten film i tak wspólnie zasilimy te potrzebujące dzieciaki. Bawimy się świetnie, tutaj wujek trochę rozda kasiorki naszym wspaniałym graczom po 720 dolarów na start. No i cóż, zaczynamy dzisiaj od Huberta. Hubert, witamy cię serdecznie, brawka dla Huberta. Powiedz nam parę słów o sobie. Witam, jestem z Białegostoku. Rysuję czasem jakieś portrety. Pokażcie swój talent, ludzie. I chodzę na rękę. Dziękujemy za przedstawienie się. Przechodzimy do gry. Zasady znane. No i cóż, życzę powodzenia. Karty rozłożone. Hubert, którą kartę wybierasz? Trzecią od prawej. Trzecia od prawej. Proszę bardzo, czwóreczka. No piękny pierwszy ruch. Idziemy cztery pola. Raz, dwa, trzy, cztery. I co nam tutaj pokaże pole? Karta czerwona, czyli pytanie szybkie. 10 sekund na odpowiedź. Wymień trzy zastosowania alkoholu. Odkażanie, detekcja, zabawa. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Super! Poprawną odpowiedź zaliczamy. Hubert dostaje od nas 200. Także załatwo. Pierwsza kaska zarobiona. I przechodzimy do Dawida. Dawid, powiedz jeszcze parę słów o sobie. Kończę studia informatyczne. Już się zbieram do pisania pracy inżynierskiej. Teraz będę szukał normalnej pracy. Powodzenia ci życzymy i na tej drodze naukowej. Karty gotowe do wyboru. Którą kartę wybierasz? Pierwszą od lewej. Pierwsza od lewej, proszę bardzo. Cztery oczka. I co kryje pole numer 4? Karta zielona, czyli kasa. Gratulacje. Dzięki. Leci stóweczka. Przechodzimy teraz do Patrycji. Patrycja, przedstaw nam się. Cześć, jestem Patrycja. Przeprowadziłam się całkiem niedawno z Poznania do Białegostoku. Pracuję z dziećmi, natomiast po godzinach bawię się w małego programista. A jak ci się podoba Białystok? Poznań to też piękne miasto. Od samego początku zakochałam się w Białymstoku. No chyba nie tylko. Dobra, Patrycja, życzę ci powodzenia w dzisiejszej grze. Twój ruch. Druga od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo, dwa oczka. To niezbyt szczęśliwie zaczyna nam Patrycja. Raz i dwa. Co kryje pole numer 2? Karta żółta, czyli pytanie quizowe. Kiedy powstała gra kamień, papier, nożyce? A. W pierwszej połowie XIX wieku. B. Przed 220 rokiem naszej ery. C. W XVII wieku w Japonii. Czas start. Odpowiedź C. No niestety, przykro mi Patrycja, ale to niepoprawna odpowiedź. Gra papier, kamień, nożyce została wynaleziona już w czasach chińskiej dynastii Han. I przechodzimy do Huberta. To teraz trzecia z lewej. Trzecia z lewej, proszę bardzo, szósteczka. I to jest ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I Hubert wjeżdża na drugi poziom. Więcej pieniążków. I 10. Tu mamy kartę żółtą, czyli pytanie quizowe. Oh, Hubert, powiedz nam, co chytra baba z Radomia ukradła? A. Pieniądze. B. Zbyszka 3 cytryny. C. Świeczki. Czas start. Świeczki jak nic. Odpowiedź B. Zbyszka 3 cytryny.
Bardzo dobra odpowiedź i szybka. Szkoda, że nie możemy tu promować szybkości odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź trafia 400. Gratulacje. No, no takie pytania to ja mogę odpowiadać. No. Przechodzimy do Dawida. Druga od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo. Trójeczka. Idziemy trzy pola. Raz, dwa, trzy. I w polu numer 7 mamy kartę Extra Voice. O tak. Wolałbym kasę. Bardzo chętnie, ale to już nie ode mnie zależy. To przynosi los. Jakbyś miał szczęście, to będzie więcej kasy. Także lecimy do Patrycji. Patrycja, karty gotowe. Czwarta od lewej. Czwarta od lewej. Proszę bardzo, cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pole numer 6. I mamy kartę żółtą. Dzisiaj jakaś nawałnica pytań. Ulubiony raper samotnych matek. A. Paluch. B. Kękę. C. Masny Ben. Czas start. Mam pojęcia. Strzelaj. Niech będzie. No niestety czas minął. Nie możemy brać pod uwagę tej odpowiedzi. Szkoda. I przechodzimy do Huberta. Tak dla odmiany. Druga z prawej. Druga z prawej. Proszę bardzo. Dwójeczka. Bardzo dobrze. W polu 12 mamy kartę zieloną. Kasa. Na trzeciej półweczce dostajesz 300. Już prawie można szaleć. Pokaźna sumka. Już można szaleć i nawet po szaleństwach coś zostanie. Przechodzimy do Dawida. Dawid mówi, że chciałby kasy, to tego ci teraz życzę. Trzecia od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo. Dwa oczka. Masakra. I w polu 9 mamy kartę czerwoną. Szybkie pytanie. Wymień 3 zastosowania dla kabaczka. Czas start. Sałatka, kanapka, jakiś obiad z mięsem. I gratulacje, zaliczamy odpowiedź. Na konto Dawida lecą 200 i przechodzimy do Patrycja. Patrycja, trzymam za ciebie kciuki. Ostatni będą pierwszymi. Tego się trzymajmy, tego ci życzę. Twój ruch. Piąta od lewej. Piąta od lewej, proszę bardzo, 5 oszek. No gratulacje, w końcu porządny strzał. Raz, dwa, trzy. Byle nie pytanie. Wjeżdżamy windą. Zostawiacie mnie samego na pierwszym piętrze. Często się całym piętrem. Wszystko jest twoje. I co kryje pole numer 11? Karta żółta. Która z wymienionych osób najbardziej kojarzy się z pilotem? A. Natsu, B. Fagata, C. Profesor Chris. Czas start. Ojejku. C. C. No niestety. To jest Natsu, także ewidentnie dzisiaj masz pechę tutaj wujka dolara. A tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić, na przykład między innymi. Nie mogę po prostu dostać pieniędzy. Tego ci życzę, no ale cóż, no takie pola trafiasz z takimi kartami. Uwierzcie, że mamy inne karty, to zresztą poprzednie odcinki to pokazują. Jakiś balans jest, Hubert dostaje mega łatwe pytania, też mi się trudno dostawać. No i mi się podoba taka równowaga. Dlaczego akurat ja? Dobra, Hubert, którą kartę odkrywamy? Drugą z lewej. Druga z lewej, proszę bardzo, trzy oczka. Raz, dwa, trzy. I w polu 15 mamy Extra Face. O Boże. Ale chociaż tego jeszcze nie było, no. Zasłużyłeś. Dzisiaj jeszcze tego nie było. Z klauna dostał. O. I mamy Hubercika. Cześć, Hubercik. W nowej odsłonie. Świetnie wyglądasz, pięknie się uśmiechasz. I przechodzimy do Dawida. Czwarta od lewej. Czwarta od lewej, proszę bardzo, 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w polu 14 mamy kasa. Spoko, spoko. Chciał kasę, to ma. I na twoje konto leci 300. I przechodzimy do biednej Patrycji. Patrycja, ja już tutaj będę chuchał, dmuchał w te karty, żebyś coś tam sensownego w końcu wylosowała, żeby ci się poszczęściło na tej planszy, w naszej grze.
Ciory mory. Pierwsza od lewej. Pierwsza od lewej, proszę bardzo, cztery oczka. I w polu 15 dla Patrycji mamy znowu pytanie. Ile lat ma Kononowicz? A. 59, B. 71, C. 67. Czas start. Fajne to pytanie kolejne. C. No niestety, no. No niestety. Ręce opadają. Kononowicz ma 59 sami lat. Byście nie odpowiedzieli na te pytania. No raczej nie. I zrobię to tak. W Rosji, że jak idzie Putin, to otwierają drzwi przed nim. Znowu Patrycja bez kaski. I przychodzimy do Huberta. Człowiek palec. Do twarzy mi jakoś teraz. Dobra. Lećmy. Pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa. Proszę bardzo, sześć oczek. O tak. I Hubert jako pierwszy wjeżdża na poziom trzeci. I sześć. Karta niebieska, dwa polo do przodu. Gratulacje. A, to jednak spoko. Idziemy jeszcze dwa pola. Szczerze mówiąc, pozostałym graczom radziłbym tutaj coś już kombinować, bo za chwilę Hubert nam skończy grę. Zdejmujemy już extra face'a z Huberta. I przechodzimy do Dawida. O. No i tak jak to sugerowałeś, jak zamroziłbym Huberta. O, i to jest rozsądny ruch, bo tu zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie. Nie podoba mi się tak. No tak na razie skromnie, bo myślałem na pioło. Zobaczymy później. Pobieramy 8 stówek. Od razu używasz tej karty, tak? Tak, na Huberta. Karta Freezer leci na Huberta. I teraz ruch Dawida. Druga od prawej. Druga od prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. Karma. I tu mamy trzy pola do przodu. Jednak nie karma. I cóż, wracamy do naszego rodzynka. Czarować czy nie czarować, bo już się boję, żebyś nie miała do niej pretensji. To pierwsza od prawej nie będzie. Pierwsza od prawej, proszę bardzo. Jedyneczka. I w polu 16 mamy extra face. Na pocieszenie, na rozbawienie. O, pięknie. Jaka lalunia. Przechodzimy teraz do Dawida. No fajnie się gra, no. Którą kartę odkrywamy? Pierwszy od prawej. Pierwszy od prawej, proszę bardzo. Jedyneczka. W polu numer 20 mamy pytanie szybkie. Wymień trzech bogów greckich. Czas start. Zeus, Poseidon, Hades. No i prawidłowa odpowiedź zaliczamy, także Dawid dostaje od nas 4 stóweczki i przechodzimy do naszej ślicznej patryni. Patrynia, jak ty pięknie wyglądasz po prostu, nie mogę się napatrzeć. Dziękuję, dziękuję. Piękna kobieta. Chyba pójdę za kulisy, żeby się z nią spotkać. Trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo. No jest, 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Polu 21, kasa. Tym razem się udało. I tu ci się udało, bo za free masz 5 stóweczek. Hubert, wracasz do życia. Ciało na jak było. Zobaczymy, co czas pokaże. Karty gotowe. Życzę szczęścia. Tak dla odmiany pierwsza z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo, jedno oczko. Teraz jakaś klątwa. Jakaś klątwa tu padła. Wróciło się. Piorun jeszcze tam. I karta zielona. I kubeczek na konto Huberta, no i Hubert 200. Gratulacje, idziesz jak burza z kasą. I przechodzimy do Dawida. Pierwsza z lewej. Pierwsze od lewej, proszę bardzo, dwa oczka. Ciągle lepiej. I na Dawida czeka karta czerwona. Trzecia już dziś. Nigdy tyle pytań na jeden odcinek nie przypadło. Wymień trzech zawodników w Fame MMA 13. Czas start. nie ma szans. Nawet powodzenia. Nie próbuję. Ja mogę wystartować, Hubert i Patrycja. No niestety, nie ma takich zawodników na karcie FMMA 13. Dawid kaski nie zarabia. I wracamy do Patrycji. Patrycja za 200 zaczaruje. Hip, hip! No właśnie, ja chciałam zapytać, co mogę kupić za te pieniądze, które udało mi się uzbierać w końcu. Możesz i piąchę, a Freezer 800, więc tak naprawdę masz wybór. Ja może piąstkę wezmę. Wybieramy 1200. Piąchę używasz od razu? Używam. Na Huberta. Na Huberta. I piącha leci na Huberta. Nie fair, dwóch na jednego, to tak. No nie wiem.
I... Miałeś zamrożenie i dalej jesteś pierwszy i tak coś tu nie gra. Potrafiłem całe jeden do przodu. To niesamowite. No ale tak czy siak trzymasz się mocno. Patrycja, którą strzelamy? To jest możliwe czarowanie w tym momencie? Bo ja bym poprosiła. Jest, jest. Już. Drogi Januszu, oderwij się od baby. Droga Grażyno, zostaw w spokoju jaja. Oglądaj Uncle Dollar Show. Trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo. O tak. No, tym razem się nie udało. Szczęście Huberta, tylko jedno oczko. No masakra. Dzięki, Paty. Całe życie pod górkę. Wujkowi czary raz wychodzą, jak widać, raz nie wychodzą. Patrycja, teraz twój ruch. Druga od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo. Jedno oczko. I w polu 22 na Patrycję czeka extra face. Coś to dzisiaj plansza, jakaś monotematyczna, albo extra face, albo pytania. Jedno albo drugie. Wow. I to jakiego? Wcześniej Patrycja wyglądała lepiej. Serka powiada, że tak wygląda Patrycja po demakijażu. Przechodzimy do Huberta. Trzecia sprawa. Trzecia sprawa i proszę bardzo. Trzy oczka. Nieszczególnie. Raz, dwa, trzy. No nie narzekaj chłopaku, bo tak naprawdę następnym rzutem cztery oczka i jesteś na polu finałowym, wygrywasz. I mamy kartę żółtą, czyli pytanie quizowe. Jak się nazywa najnowszy album Multiego? A. Atypowy. B. Nowa fala. C. Toxic. Czas start. Niech będzie C. No i gratulacje, to jest prawidłowa odpowiedź i na konto Huberta leci 6 stóweczek. Jak dobrze, że znałem dwa poprzednie. Słowo stało się rzeczywistością. Na koncie Huberta 2700 i lecimy do Dawida. Hubert, weź 200 pożycz, 3. Do ludzi w ogóle. Typowa reakcja pohibernacyjna. Hubertowi nie za bardzo zależy, żeby nie wygrał. Dobra, Dawid, twój ruch. Trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo. Sześć oczek, gratulacje. Piękny ruch. I niebieska karta. No i niestety, karta piorun. Przecież. Tu Hubert jakiś czarodziejem chyba jest, tu przepowiada nam karty, które są w planszy. Jak mi życzył, tak ma, no. Tak wyszło. Którą kartą piorun strzela w Dawida? Pierwsza od lewej. Pierwsza od lewej, proszę bardzo. Cztery oczka. Więc ja boję się zaczepiać, jak na ciebie patrzę. Twój ruch. Może Hubert z Dawidem przestraszą się mojej twarzy i sami zaczną uciekać? It's showtime, freaks! Tak, nasze pionki spadną z trzeciego. I od początku. Trzecia od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo. Sześć oczek! Oła. Widzisz, bez czarów wujka sobie doskonale radzisz. I w polu 28. Pytanie żółte. Który kanał z wymienionych ma najwięcej subskrypcji? A. Freeze. B. Rezi. C. Blowek. Czas start. O, łatwe się wydaje. Rezi? No niestety. Znowu niepoprawna odpowiedź. Blowek ma najwięcej, 4,78 miliona. Też się spodziewałem. Rezi akurat z nich ma najmniej. Ale w nagrodę dla Patrycji zrobimy makijaż i wróci do swojego pierwotnego wyglądu. Idziemy do Huberta. Trzecia z lewej. Trzecia z lewej, proszę bardzo. Jedyneczka. O nie. Sukces rodzi się w bólach. I tyle było. W polu 27 karta zielona. 6 stóweczek. I przechodzimy do Dawida. Dawid z niezmienionym stanem kasy od poprzedniej kolejki niestety nie może pozwolić sobie na zakupy. Pozostaje mu tylko ruch. No ale cóż, ta szósteczka mogłaby tutaj uratować sprawę. Czwarta od lewej. Czwarta od lewej, proszę bardzo. Trzy oczka. Raz, dwa, trzy. No ale tu gęsto się robi na finiszu. Peleton równo jedzie, no ale niestety tu znowu piorun czeka na Dawida. Please don't cry. Pierwsza od prawej. Pierwsza od prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. Raz, dwa. Patrycja, no niestety z zerowym kątem, więc pozostaje tylko ruch. Trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo, dwa oczka. I raz, i mamy finish! I gratulacje!
No i niespodziewany zwycięzca tego odcinka, Patrycja, która cały początek była gdzieś tam daleko w tyle, wygrywa dzisiaj naszą główną nagrodę odcinka, czyli szeleszczące 400, które lecą do Patrycji. Gratulujemy serdecznie. Patrycja co prawda z zdrowym stanem wujkodolarów no niestety nie wchodzi na naszą tabelę zwycięzców. Dziękujemy wszystkim za to, że byliście dzisiaj z nami. I tralalala, wpłaćcie dolara dla maluchów z Fundacji Pomóż Im. Link do zrzutki pod filmem. A jak nie możecie, to udostępnijcie ten film, bo może kto inny będzie mógł. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Wejdźcie też na profile naszych graczy, które umieścimy pod filmem. Zaczekajcie jeszcze chwilę, bo po pożegnaniu graczy czeka na was jeszcze niespodzianka. Dzięki wam jeszcze raz serdeczne. Dzięki, trzymajcie dzięki. Się i do następnej środy. Kurna. Kurna. To już mi się zdarzyło, że puściłem windę bez pionka. Pati, pokaż język. Miałbyś ogromną szansę na to, żeby znaleźć się w odcinku finałowym. Także tego ci życzę. Szkoda by było, gdybyś jednak nie wygrał, no. No, także... Możemy się później coś dogadać, no nie wiem, no. Wszystko do ustalenia. Ja tu nie wnikam, rób ta co chceta. I w polu 26 mamy kartę zieloną, czyli... Nie, to żółta, kurna. Tak mi się w światłach tych odbiło, kurna. Nie powodziło się jej z odpowiedziami na pytania.